Waldemar Kwaterski, dyrektor Sejnińskiego Szpitala, korzystając z obecności przedstawiciela rządu, wskazał mu istotną potrzebę, jaka dotyczy placówek ochrony zdrowia w obszarze przylegającym do wschodnich granic kraju. Dałem sygnał, że tego typu szpitale przygraniczne, które tak naprawdę są ujęte w planach militarnych, a ten czas już nadszedł, że trzeba działać zanim coś się zadzieje, tak? Wtedy, kiedy nie ma lądowiska przy szpitalu, wtedy, kiedy trzeba zabezpieczyć także jakby warunki bytowe, czy chociażby kuchnia szpitalna, którą rozbudowujemy, no ale to oczekujemy też na wsparcie, ponieważ te szpitale być może będą właśnie przeprofilowane na potrzeby inne niż cywilne. Niewielki szpital w Sejnach wspaniale podniósł się z dręczących go przed laty kłopotów, ale wciąż jest stosunkowo małą jednostką, która samodzielnie nie udźwignie inwestycji niezbędnych do właściwego realizowania zadań w ewentualnym okresie działań militarnych. Zdaniem dyrektora Kwaterskiego trzeba przygotować się wcześniej niż będzie za późno. To był cel właśnie mojej wypowiedzi. No, mam nadzieję, że rząd to usłyszy, bo tak łatwo się mówi o tym przesmyku suwalskim, ale no, skoro tak, no, to powinniśmy być naprawdę jakby dofinansowani i doinwestowani, no, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Mikroschron w mediatece? Mało realne. Potrzebujemy wsparcia, zgłasza dyrektor Sejnińskiego Szpitala.